Cześć i czołem, witam was kochane aziorki w kolejnym odcinku ze Skyrima. Łapcie piąteczkę. Moi drodzy, nie nagrywałem dwa dni albo trzy tego Skyrima. Miałem inne obowiązki, jakieś wiecie, domowe, przydomowe, ciekawe, nieciekawe. Różnie to wygląda. Sprawdźmy tylko, czy wszystko tutaj hula. Jest czar, jest młoteczek. Mamy też pod dwójeczką łuk. Także myślę, że możemy ruszać. Kończyć misję zaginiony w akcji. Odbijemy Toralda za wszelką cenę. Okej. Zabijemy każdego członka Talmoru między nami a Toraldem. Mamy rację. Mamy rację. Idziecie? Jest tu ktoś do strzelania? Jestem ślepy i nie widzę. Tam jest ktoś. Ode, bo nie widzę. Co to było? Jest tam kto? Z taką ekipą to można walczyć, kurde. Tak będzie po prostu lepiej, wiecie? Sorry, to nie było specjalnie. Grubo jest, słuchaj, idziemy dalej. I tu są jacyś ludzie. Na górze. Sprintem, sprintem. Potem to wszystko oczyścimy, nie? Na hita? Orkowa strzała. Dobra, weźmy te strzały. Sprawdźmy ciebie. Elfi lekki pancerz. Ja to muszę zabrać. Hełm mam. Ty, bo ja taki elfi pancerz to miałem sobie robić, nie? A teraz nie muszę. I tutaj jestem, tutaj się wyjdę stąd, wrócę się. Tam, gdzie byłem i oczyszczę te trupy, bo ja widzę co, bo ja się boję, że one nam znikną. A to jest chwila, moment, nie? Orkowa strzała. Cesarski łuk. Weźmy na razie. To jest lepsze od mojej jakaś. Ciekawe dlaczego. Teraz to sprawdzimy. Podejdźmy tutaj. Orkowy łuk. Żelazny nie bierzemy, to możemy zabrać. Coś jeszcze był chyba, nie? Sprawdźmy wszystkich. Lekki. Buława. To wszystko to nie ma co brać. Ale wiecie, sprawdzić trzeba, nie? Nie będę się przebierał jeszcze, ja się przebiorę na spokojnie, później, po tej misji, a teraz chodźmy dalej. Tylko to jest tak, patrzcie, ja idę z takimi negusami.
Więc ja nie będę chyba tutaj się rozdrabniał i bawił łukiem. Po prostu wbijamy na pełnej, nie? Chodźcie wszyscy. To jest wyjście. Zobaczymy, co będzie w środku, ale... Raczej nie ma sensu teraz bawić się w łuk. Dobra, wchodzimy, kurde! Nas tutaj tyle, że... Zobaczmy, co tu jest. No, wartość taka, że bierzemy. Pana to potem wyrzucimy, ale... Elfia. Dobra, co tu mamy? Kredens, przeszukaj, może jakieś monetki, miotła, czarna szata. Nie, no bez sensu. Tu są jakieś flachy, to flachy olewamy. Kufer. Złoto. Stalowa zbroja. Nie, bo ciężar. To się coś, na pewno coś się lepszego znajdzie. Widzicie, nie opindalamy się w tańcu. Książki, no dobra, trzeba poczytać. Znacie przecież, kurczę, ideę. No trzeba czytać książki. I w grze też. Karasiuk, weź się do czytania książek. Wielka wojna. Jak tam... Aha, dobra. Poczekajcie. Oczywiście, że tak. Może zmienię ten. Zmienię strój. Mój hełm ma tyle. To jest spoko. Dobra, weźmy to. Elfie rękawice weźmy. Jeszcze jakieś butki elfie mi się przydały. Łuskowe buty. No nie ma. Ja butów jakoś nie znalazłem. Ale to nie są lepsze od moich, nie? Jak wyglądam? Panie kochany elfie, proszę się pokazać, jak pan wygląda, proszę. A, przyzwoicie, jak prawdziwy elf. Idziemy, kurde, na pełnej. Co tu jest? Siekiera Drwala. Sprawdzam, co coś jest. Gotowi? Wchodzimy na pełnej, kurde. Co to było? Robi się jadka, wycofamy się. Nie ma jak walić komuś w plecy. To jest to, co Markowy robi najlepiej. Sary brachu, takie życie. Elfia tarcza, bierzemy. Elfie, to jest ta lepsza, tak? Weźmy, no, tak na wszelki wypadek. Potem cię sprawdzimy, że to mogę jakoś ulepszyć, wiecie. Wino, zalto, złoto. No, te elfie ciuszki są naprawdę spoko. Stalowe bierzemy. Jakieś flachy są, tak? Więc tak, ja flaszek to miodów nie chcę, ale jakby tu były jakieś mikstury. O! Tak, jak był dobry interes. Dlatego widzicie, dzieci, trzeba czytać, nie ma wyjścia. No wyjdźże stąd. Coś tu jeszcze jest zabrania? Kurczak. Nie, to idziemy dalej. Coś w beczkach? Pusto. Wiecie, mamy dobrą ekipę, 4 ludzi. Nie będziemy się tutaj, wiecie, bawić w jakieś... bandyta. Będziemy się opindalać. Jest tam kto?
Oczywiście, że ja jestem. Prawda, jakiś magik, czarownik. Klucz, wywar. Bierzemy, bo to dużo warte jest. Sprzedamy jakiemuś magikowi. Tak, ktoś walczy. A wy skąd się wzięliście? Pewnie, że odbijemy. Tylko znowu wziąłem głupoty. Co tu jest? Książka, bierem. Dwuręczna. Aha, tu jest taki pokoik, w którym nie ma nic ciekawego. Lampa. To jakaś gilotyna podręczna, czy co? Odbijemy Toralda za wszelką cenę. Dobra, idziemy na górę. Chodźcie, ekipo. Jesteście gotowi? Bo tak wiecie. Fajny się, ale wolę, jak jesteśmy w kupie. Są miody, kufel, narzędzia balsamowania, żelazka. Super. Świetny sprzęt. O. Pyk. Kufer. Mikstura. Bierzemy, bierzemy. Nie, to nie trzeba brać. Tutaj nic nie ma. Idziemy dalej. Tak to się robi. Lekki hełm. Nie ma już do zabrania. Same badziewie. To jakieś miecze. Kujani walczą. O, wy w życiu. We mnie? Śledczy. Co za dziad. To jeszcze gdzieś walczą. Z kim mi walczycie w ogóle? Aha. Z tobą, rozumiem. Czekajcie, bo tu jest... sporo dziwnych rzeczy. Co tu jest? Znowu niby miecze, ale... nic ciekawego, chodźmy tam. Co robisz? Przybywamy cię ratować. Nie sądziłem, że zobaczę jeszcze przyjazną twarz. Musimy czym prędzej stąd uciekać. Chodźmy. Odbijemy Toralda za wszelką cenę. Żelazny sztylet. Tak, co tu jest? Czaszka trolla. Trucizna. Co tu jeszcze jest? Boże, to są makabryczne przyrządy. Nie ma lekko, widzę. Okowa strzała. Aha, czyli wystrzelaliśmy. Tutaj, co mamy? Narzędzie do balsamowania. Ale jest skrzynia. Skrzynie są zawsze spoko. Chodźmy. Rubin. Złoto. Okej. Okay. Tutaj? Żelazko. No dobra. Zaraz tak. Tędy wchodziliśmy. Pod górę. To tak jest, że niby tu. Otwieramy wszystko. Wiecie dlaczego? Bo tutaj mogą być jakieś fajne fanty pochowane. Nawet pusty pokój coś kryje dobrego. To oczywiście jestem debilem, nie mogę otworzyć. No jakoś to w tą stronę. Tak, a w tle moja żona chodzi. Dzień dobry, kochanie. Och, ty w życiu. Jakie szanse? Nie, czy mi się uda to otworzyć bez
jajców. Żona mnie rozprasza. O! Dziesiąty wytrych. Co to było? A w środku oczywiście pusto. Pięknie. To było pięknie, musicie przyznać. Orkowy łuk. Możemy wziąć. Stalowa strzała możemy wziąć. Czy tutaj nie ma innych pokoi? Na pewno są do otwierania. Patrzcie, tu są jacyś jeńcy. Trzeba... Ja wszystkich wyzwalam, ja jestem dobry. Tylko wszędzie jest zamek misz, nie wiem czy mi wytychów wystarczy, poczekajcie. Czy nie mam jakiejś mikstury na otwieranie zamków? Nie wiem, co to daje, ale spróbujmy. Chyba niewiele. To może potrwać. Nie wierzę. Nawet nie, bo tak nie jestem blisko nawet. To chyba w drugą stronę musi być w takim układzie. Przecież nie mogę pozwolić, żeby tam ktoś zgnił w więzieniu. O, dobrze. Jesteśmy bliżej niż dalej. To było gdzieś tu. Chodź, przyjacielu. Na co się gapisz? No chcę ci pomóc. No co za typ? Halo. Na co się gapisz? No nie chcesz, to cię nie wyzwolę, no stary. Otworzyłem mu drzwi. A ty mi tutaj na to się gapisz. No uwalniam cię. Ciebie też bym chciał, ale coś mi nie wychodzi. Five minutes later. No nie, no to żenujące jest. Pomogę sobie chwilę dać punkty w otwieranie zamków, ale... Może to się przyda, czekajcie, to było tutaj. Awans. Nie mogę otwierania zamków dać. Skradania chyba też nie mogę. Przyda się skradanie. Czy raczej cios w plecy? A to raczej nie. No dobra, podejdźmy tutaj. I wróćmy do tej wielkiej przyjemności. To było gdzieś tu, nawet zapomniałem teraz przez to wszystko. Dobra, wiecie co? Olać. Co? Tak o, że samo? Przecież to niemożliwe jest. Jeszcze może minimalnie. Nie, ten zamek to był podły. Daj mi spokój. Ty, no ja chcę was uwolnić. Ten będą będzie taki sam. Dobra, wiecie co? Jak wy chcecie być uwolnieni, to sorry, no ja was nie będę prosił. Talerze. Poszarpane spodnie. Nie, opiela się. No
No i oczywiście księgi, no dobra. Wiecie, no książki trzeba czytać. Przypadkiem wziąłem ten, ale... Czyś niedźwiedzie, morskie duchy. Worek. Drewniany talerz. Dobra, słuchajcie. Chyba to wszystko. Gdzie nas teraz wypuszczą? Tutaj. Nie wiem, jak ci dziękować za ratunek. Inaczej pewnie nie ujrzałbym już światła dnia. Ale dlaczego ktoś zupełnie obcy ryzykował dla mnie życie? Bo jestem dobry. Oczywiście. Mogłem się domyślić. Awul Stein za tym stał, prawda? Nie mogę zostać. Nie tutaj, nie w Białej Grani. Dla Awul Steina też raczej nie będzie bezpiecznie. Naszą największą szansą jest zaciągnięcie się w szeregi gromowładnych. Mogę cię prosić o przysługę? Tak. Powiedz mojej matce, żeby przetrzymała zimowy wicher, gdyż niesie on plony kolejnego lata. Będzie wiedziała, o co chodzi. Jeszcze raz ci dziękuję. Cokolwiek to znaczy. Dzięki tobie odzyskałem dawne życie. Pójdę już sobie. Ja, koniec, tak? Rachu, ciachu i po strachu. Znaczy, okej, okay, no szczerze, no ci przeciwnicy byli dosyć mocni, szczególnie ci czarodzieje, których, jak wiecie, było pełno. Ale w tej chwili nie pozostaje nam nic innego, jak oddać tą misję. Osamotniony Kurhan. Byłem. Tu mam misję jeszcze, tak? Ale wiecie co? Oddałbym to, co zrobiliśmy do Białej Grani. I zobaczymy tu naszych dzieci. Ja muszę też, może spróbuję ulepszyć. A nie mogę ulepszać tych pancerzy, gdyż ponieważ nie mam umiejętności jeszcze kowalskich. To komplikuje sytuację. Ale na pewno wiecie, przed kolejną misją wypadałoby pozbyć się nadmiaru sprzętu. Mam tu parę niezłych egzemplarzy, jeśli interesuje... całkiem sporo. Powiedziałabym, że nieźle sobie radzimy. Jeśli ktoś nie boi się ciężkiej pracy, głodu nie zazna. No dobra, to nie pogadaliśmy. Chodźmy do domu, oddamy tam te fanty, które możemy oddać. Dzieci chyba śpią. Nasze małe skrzaciki. Zaraz to zobaczymy. Słuchajcie, odwróćmy tak, kufer. Januszu, co masz do ocalenia? Pokaż. Idę do sprzedaży. Czerwone jabłko, górski, klejnoty. Ja je trzymam, nie wiem do końca po co. Lekki pancerz. Może inaczej. To takie sprawdzanie po kolei to jest bez sensu. Na pewno mamy do oddania jakieś rzeczy, które są w różnych. Granat. Tego nie mogę, bo to jest część misji. Rubin mogę. Rudę na pewno też mogę. Sztabka złota. Sztabka żelaza. No, tego mogę wszystkiego się pozbywać, tak? Jest to wiadomo. Księgi, klucze, zwoje, broń. Co mamy w broni? Tego używamy, więc nie. Elfi mod bojowy. No dużo warty jest. No ale ebonik jest ebonikiem. 30, tak? A mógł to ma 28. No to nabrałem jakieś łuki, ale one są gorsze. Jakieś buławy. Tak samo w zbrojach. Nie, może założyć te buty, będzie komplet. Dzieci, tata przyjechał. Gdzie są dzieci? Ej.
Gdzie moje córy? Patrzcie. Te noszę, tak? Pięksień noszę, elfia zbroja tarcza. Trzeba będzie, to też wszystko lekki pancerz, tak? Niech on będzie, to jest chyba tym pozłacany. Ale na rzeczy trzeba będzie posprzedawać, tak samo te ciężki. O, właśnie. O nie. Nie teraz. Co chcesz zagrać? O jest, kliknąłem. Uważaj na siebie. Bright zawsze psuje zabawę. Ciągle mówi mnie i Larsowi, co mamy robić. Ech, ta Bright. No, masz siostrę, to się zachowuj. Bóstwa ci sprzyjają. Chodźcie pod te. I przewiniemy się kilka godzin. Na przykład 6. Teraz będą kowale, będziemy mogli sprzedać ekwipunek. A jak sprzedamy ekwipunek, to będziemy mogli się przygotować do kolejnej, jakże pasującej misji. Dzień dobry! Mam tu parę niezłych egzemplarzy. Nie twierdzę, że jestem... Rozejrzyj się. Pokaż. Chcę ci sprzedać coś. A strój. Lekki pancerz, na pewno. Elfia tarcza. Na pewno, bo nie używamy buty. Buty bym zostawił. No jest skórzane. No 15, widzicie? To lepiej je zostawić może. Póki nie nauczy się robić łuskowych rzeczy. Zajdź do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Teraz musimy jeszcze iść do naszego czarownika magika. Gdyż, ponieważ nasz czarownik magik może kupić te wszystkie płaszcze, które mamy. Ta wojna jest równie głupia, jak nasz spór z klanem Siwowłosych. Cześć, mamunia! Proszę, powiedz, że masz wieści o moim synu. Naprawdę? Udało ci się go uratować? Tak. Muszę go natychmiast zobaczyć. Nie możesz. Co? Ja po tym wszystkim... Nie mogę go nawet zobaczyć? Skąd mam wiedzieć, że mówisz prawdę, a nie to, co chcę usłyszeć? Bo jestem uczciwym elfem. Gdyż niesie on nasiona na kolejne lato. To on. Więc to prawda. Na razie wystarczy mi świadomość, że on żyje. To daje mi ukojenie. Dziękuję ci. Dawaj hajs. Dzięki tobie odzyskałam syna. Dwój chujs mówi. Kazałam chujs. Eorlundowi wykuć to dla Doralda. To miał być prezent z okazji jego powrotu. Wygląda na to, że nie może teraz go dostać. Może go weźmiesz? Zawsze możemy zrobić nowy, gdy skończy się wojna i Torald będzie mógł wrócić do domu. Bierę to. Wielki mecz porażenia. O, ja nie używam wielkich meczów. Nie. I nie spodziewam się tego. W tej chwili byłoby to zbyt niebezpieczne. Wystarczy mi świadomość, że gdzieś tam są. Znowu razem. Ech. A pokażcie mi ten miecz, no. Nie będę go używał, ale... Zobaczcie, to nie jest jakiś super. Nie, to tylko waży. Ale wrzucimy go do, wiecie gdzie, wrzucimy go do kufla. Wyglądam jak ptak w tym kostiumie elfim. Skórzany mi się bardziej podobał. Takie wrażenie odnoszę, że był ładniejszy. Nie można kupić dobrych, słodkich bułek. Cześć, ziomek. Ten przeklęty konflikt. Wyglądasz mi na maga. Myślę, że docenisz to. Umiem jedno... Czemu ty nie masz nigdy hajsu?
Idź pan. Wiesz co? Jeśli masz zadatki, dołącz do Akademii Magów w Zimowej Twierdzy. Jestem zawiedziony tym czarnoksiężnikiem. Zawsze przynoszę jakieś super rzeczy, a on nie ma hajsu. Jak żyć? Co ty tutaj gadasz? Jesteś. Przychodzisz wysłuchać słowa Talosa. Nie. Nie. Jak to mówi Karasiuk? Nie. Dobrze, kochani. To byłoby chyba na tyle, prawda? Mamy 30 minut, mamy misję, na którą czekaliśmy od dawna. Uwolniliśmy wielkiego wojownika, dostaliśmy miecz, którego nie będziemy używać, bo jest za słaby, ale za to no, uczciwie trzeba przyznać, że zabawa była naprawdę przyjemna. Co sprowadza się na targowisko? Tutaj wejdę sobie jeszcze do sklepu, kupię trochę miksturek. Bo jak znowu trafię, wiecie, na dziwnych, ciężkich mobików do pokonania, to będę płakał. Więc miksturę uzdrowienia bierzemy. Dużo ich nie ma, ale lepszy riec niż nic. Pójdziemy jeszcze do naszej Amazonki kochanej i z nią też zagadamy. Znaczy Arkadii, a nie Amazonki. W razie jakichś pytań zawołaj mnie. Masz bladą twarz. Z elfem. Wiesz co nieco o alchemii? Bo mam bladą twarz? Jaka jest korelacja? Bez skitu. To mnie szokowałaś. Paralizująca szał. No nie ma nic. Nie ma dużo przynajmniej. Dobrze, kochani moi. Moje misie kolorowe. No to cię nauczył robić tego lekarstwa. Jak macie jakiś przepis na miksturę uzdrowienia, a nieważne czy dużą, małą, średnią czy kwadratową, to ja was bardzo, bardzo, ale to jeszcze raz mówię, bardzo proszę o przepis, bo nie chce mi się wchodzić w solucję. Być może wam się uda mi pomóc. Może pamiętacie, ja wiem, że jest to stara gra, ale wiecie, w internetach nic nie ginie. Człowiek ma pamięć zawaloną głupotami i może akurat taką głupotą jest to, o czym powiedziałem. Nie chcę to umieścić. A przecież używamy tego. I co, my chyba jesteśmy już gotowi w takim razie na kolejną misję, czyli ja się zaraz, moi misie, kochani misiowie, misiakcy, ciepnę do najbliższej lokacji i będziemy walczyć dalej. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i łapcie piąteczkę. Hej!